cześć. Wykorzystamy to, że jesteśmy na targach, mamy fajny sprzęt, dobrze doświetlony, w dobrych warunkach. Nie wszyscy z Was mieli okazję odwiedzić nas, dlatego omówię, jak wygląda nasza technika, z czego się składa i dlaczego ona wygląda tak, jak wygląda. Tutaj widzicie stelaż, który jest przygotowany do 6 stanowisk maksymalnie, ale ma zamontowane 4 stanowiska, także mamy 4 pompy. Katy 340, jest to standardowe nasze ustawienie. My korzystamy z pomp Kata, ponieważ uważamy, że to jest najlepsza pompa, która jest dostępna na rynku. Jeżeli chodzi o niezawodność, wytrzymuje ona bardzo dużo roboczogodzin, jest to kilka tysięcy roboczogodzin, dobrze serwisowana, żyje przez wiele, wiele lat. Jest to absolutnie najlepszy wybór na rynku. Elektrozawory dla 4 stanowisk. Również korzystamy z elektrozaworów Burkerta i jest to najwyższa jakość, jaka jest dostępna na rynku. Regulatory, kręcle, elektrozawory wysokociśnieniowe ze stali nierdzewnej Burkert. Także komponenty, które tutaj znajdziecie, to są komponenty z najwyższej półki. Wszystkie elementy konstrukcyjne są ze stali nierdzewnej, więc nie mamy problemu z korozją. Trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ no jest to bardzo kluczowe, jeżeli chcemy, żeby nasza myjnia żyła przez 15 czy 17 lat. Orurowanie też całe ze stali nierdzewnej. Kolejny element, który wpływa na żywotność. I bardzo ciekawy system dozowania, który jest tak właściwie charakterystyczny tylko dla nas i dostępny u nas ze względu na nasze zaawansowanie oprogramowania. To są pompki dozujące SECO. I my mamy tyle pompek, ile mamy programów z dozowaniem chemii. I te pompki dozują chemię proporcjonalnie do ilości włączonych programów, czyli komputer mówi tej pompce, ile ona ma dozować, w zależności od tego, ile stanowisk pracuje. Zapomniałem Wam jeszcze wspomnieć, że silniki są Siemensa, także też tutaj najwyższa jakość. Pokażę Wam teraz, jak wygląda szafa. To jest nowy model sterownika Bernecker & Reiner, dotykowy sterownik, z którego możemy kontrolować wszystkie elementy, które znajdują się w myjnie. Możemy ustawiać czasy, możemy ustawiać dozowanie chemii, włączać i wyłączać myjnie, włączać i wyłączać stanowiska. Opcji jest tutaj koło setki, także mamy pełną kontrolę. Co ważne, bezpłatnie w cenie myjni macie zdalny dostęp do tego sterownika przez system VNC. Ta myjnia ma bardzo dużą szafę, ponieważ ona jest przystosowana do zamontowania 6 stanowisk. I w tej wersji mamy falowniki, które umożliwiają nam ustawienie różnych ciśnień na poszczególnych programach, również za pomocą sterownika albo zdalnie. Także tak to wygląda. W momencie, jeżeli dojdą 2 stanowiska, to dojdą kolejne falowniki. Z tej strony widzimy instalację odwróconej osmozy. Jak działa odwrócona osmoza? Pompa pompuje nam zmiękczoną wodę przez 2 membrany i te membrany odfiltrowują brudy, a czystą wodę pompują do zbiornika. No, ze względów na miejsce ten zbiornik nie jest u nas na targach, ponieważ no, nie jest to zbytnio interesujące, a zajmowałby tylko miejsce na stanowisku. Także jak widzicie, ta odwrócona osmoza również wszystkie elementy ma zrobione ze stali nierdzewnej. Jeżeli chodzi o membrany, korzystamy z membran koncernu Dow, więc też amerykańska produkcja, najwyższa jakość, jaka jest dostępna. Tak to wygląda, bardzo kompaktowe, jest to część naszej techniki, nie jest to osobny element, więc tak jak widzicie, wszystko jest zbudowane tak, żeby było proste w transporcie, proste w montażu i żeby zajmowało możliwie jak najmniej miejsca w kontenerze. Dalej pokażę Wam, jak wygląda pulpit. To jest nasz pulpit targowy, także w takiej wersji full wypas, nazwijmy to w ten sposób. Także mamy wyświetlacz graficzny, wyświetlamy tutaj QR kod BeLoyal, więc mamy możliwość zapłacenia aplikacją. Szybciutko Wam pokażę, jak to wygląda. Odpalamy aplikację, klikamy zapłać, skanujemy QR kod. Wybieramy kwotę, wybieramy kartę lojalnościową i voilà, mamy doładowane 3 zł, więc to jest to bardzo szybko. Klient może dostać fakturę, jest to bardzo fajne rozwiązanie, alternatywa do fizycznych kart lojalnościowych. Tutaj akurat mamy 7 programów,
przyciski piezoelektryczne ze stali nierdzewnej, też bardzo fajne, niezawodne rozwiązanie. Całość wykonana ze stali nierdzewnej w wersji stojącej, gdzie mamy odsysanie monet. Także, tak jak widzicie, stawiamy tutaj na jakość wykonania, jakość komponentów po to, żeby Wasze myjnie żyły jak najdłużej. Co ciekawe, wczoraj mieliśmy klienta, który ma myjnię, która ma 17 lat i on cały czas nie wymienia jej, ponieważ jest w stanie ją remontować, poprawiać i to świadczy o jakości naszych urządzeń, więc nawet tak stare urządzenia są w stanie dalej pracować. A to czemu? Ponieważ korzystamy z komponentów takich i nie innych, które pozwalają na to, żeby ona w tym wieku się nie rozleciała. Taki jest nasz pomysł na tworzenie tych urządzeń. Także jeżeli chcecie wybudować myjnię albo wyremontować myjnię, to zapraszamy do kontaktu. Dziękuję wszystkim klientom, którzy nas odwiedzili. Mam nadzieję, że ci, którzy nie znaleźli czasu, żeby nas odwiedzić, wyciągną jakieś wnioski z tego filmu. Jakie były te targi? Te targi były takie, jaki jest rynek myjni samochodowych w Polsce. Skończyły już się czasy bardzo dynamicznego przyrostu nowych myjni. Myjnie już nie wyrastają jak grzyby po deszczu. A to świadczy o tym, że warto zainwestować w to, żeby Twoja myjnia była jak najświeższa. Więc widać, że zaczyna to być rynek wymian, rynek modernizacji i jeżeli masz lokalizację, która była kiedyś dobra, a podupadła, no to warto ją odremontować, ponieważ bardzo spada ryzyko, że będą powstawać nowe konkurencyjne myjnie. I wydaje nam się, że to jest ten kierunek. Rozmawialiśmy z bardzo wieloma klientami, którzy mają myjnie 17-letnie, 15-letnie, 12-letnie i planują swoje wymiany i my jesteśmy do dyspozycji dla takich klientów. Mamy sporo doświadczenia już w tych wymianach i wiemy, jak zrobić, żeby Wasza myjnia odżyła i jeszcze raz zarabiała pieniądze. Także zapraszamy do kontaktu. Jeżeli nie byliście na targach, to zostawcie swoje dane w formularzu kontaktowym. No i oczywiście, jeżeli macie inne zdanie, to podzielcie się nim w komentarzach. Podyskutujemy o tym, jaki jest rynek myjni bezdotykowych w Polsce. Dziękuję i do zobaczenia.